czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Tandem, A Tale of Shadows, która jest przepiękną, trzeba przyznać, baśniową grą, opowiadającą historię pewnej dziewczynki, która, jakby spotyka w pewien sposób pewnego misia zaczarowanego, a razem będą poszukiwać zaginionego maga. Przede wszystkim jest tutaj pierwsze skrzypce gra w tej grze, zabawa cieniem. Ja nagrywam ten materiał dla was przed premierą, więc od razu uczulam was na to, że polskie litery w podpisach, mimo że polski język jest tutaj w tej grze, polskie litery nie działają, więc będzie dziwnie się czytać teksty, ale tak jak mówię, przedpremierowo, więc mam nadzieję, że po premierze jakby ten zostanie problem naprawiony. Zapraszam was serdecznie na pierwszy odcinek, na razie tylko jeden, gdyż po prostu nagrywam go z dużym wyprzedzeniem i nie mam czasu na razie nagrać więcej, a robię zapasy na wyjazd swój urlopowy 5-dniowy. Zaczynamy grę. The disappearance of Thomas Kane, the only son of the famous Kane illusionist, still hasn't been solved by Scotland Yard. 10-year-old Emma, intrigued, is determined to investigate. As Emma walks the streets of London towards the mansion, a carriage passes her at full speed. And a teddy bear falls out of the window, unexpectedly. Fenton, the teddy bear, jumps onto his feet and sets off in pursuit of the vehicle. Without thinking twice, Emma joins the race, launching after him. Okay, Fenton, we don't know each other much. But we are going to help each other find Thomas. Can I count on you? Mamy menu i już tutaj jakby przeszedłem sobie tylko pierwszy poziom, żeby zobaczyć, jak się steruje, i to mi wystarczyło. Czasami nie trzeba więcej sprawdzać, testować i obadywać, więc zobaczmy pierwszy poziom, który nazywa się Do Góry Nogami. What's going on here? Hey, what's the matter with you, Fenton? Stop that right now! You're scaring me! Oh my god, I don't like crowds at all! This overwhelming shadow lives in many things, and seems to hide many more. And what is this crystal made for? Bardzo mi się podoba ten dźwięk. Tego typu ding, pum, taki bardzo mocno basowy. Jak macie dobre słuchawki czy dobre głośniki, to wyczujecie ten bas tutaj. Więc przede wszystkim sterujemy Emmą. Wow. O kurczę, cień mnie przygonił stamtąd. Okej. Okay. No, robi wrażenie. Pierwsze co, to naprawdę ta gra robi wrażenie, jeśli chodzi o to, jak wygląda. O, proszę bardzo. No i możemy przełączać się pomiędzy Fentonem, miśkiem, a naszą bohaterką, chyba Emmą, tak? Dobrze wyłapałem? Więc... Fenton potrafi skakać, Fenton potrafi chodzić w zupełnie inny sposób niż chodzi Emma. I naszym zadaniem będzie sobie otwierać przejścia, tak? On jest w świecie cienia, natomiast Emma jest w świecie rzeczywistym, prawdziwym. Tutaj sobie otwieramy przejście i możemy, widzicie, że Fenton nie może wchodzić do strefy, która jest w cieniu. On mimo wszystko musi chodzić po świetle, ale jest w świecie cienia i... Wszystkie rzeczy, które będziemy tym cieniem, jak będziemy tym cieniem manipulować, to będzie wpływało na to, gdzie Fenton będzie mógł się dostać, co myślę, że doskonale za chwilę zaprezentuje ta mechanika w tym miejscu. To jest jakiś, proszę bardzo, jakiś kuń i karoca, ale sami zobaczcie, my sobie tutaj tworzymy sobie cień, jest napisane idź oczywiście, no ale z jakiegoś powodu nie ma polskich liter jeszcze. Cyk. I naszym głównym zdaniem jest właśnie zdobycie tego fragmentu cienia. Tak jest. To jest nasze główne zadanie. Wtedy kluczyk nam tutaj pokazuje, że mamy jakieś część tego klucza otwartego. To jest rozdział pierwszy. Mapa jest dość duża z tego, co widzę. Nie wiem, ile tu jest faktycznie tych poziomów. Drzwi i przycisk. Jedźmy do kolejnego. No, gra logiczna oczywiście, ale z takim fajnym twistem. Bardzo dobre wrażenie robi na sam początek na pewno. Bardzo mi się podoba. No i mamy tę latareczkę. Trochę mi się... Uj, jaka fajna ryba tutaj. A mogę się rozglądać prawą gałką. Ogólnie gram na padzie. Jaka ładna ryba tutaj jest. No dobra, zobaczmy. Przełączmy się na Fentona. Tutaj jest cień. Bardzo blisko jest cień.
Dobra. Nie ma czegoś takiego przy Fentonie, że naciskam A lekko, a przyciskam A mocno i jest różny poziom skoku. Niestety jest tak, że skok zawsze jest identyczny. Skok jest zawsze tak samo mocny. Musisz stać na solidnym podłożu. A. Takie oszustwo. Otwórz. Okej, okay, a mogliśmy tutaj dojść. Oj, faktycznie, jest teraz to, do czego musi się dostać Fenton. No dobra, zobaczmy. Przełącz. Na razie nie chcę przełączać. Chociaż może... A, rozumiem, patrzcie na to. Stworzyliśmy cień i dlatego te kreski są. Na razie nam gra trochę podpowiada, co mamy robić. No dobra, na razie poziom jest takie wprowadzające. Ale podoba mi się ta zabawa tym cieniem. Ostatnio bawiliśmy się w Light Matter, wręcz Light Matter. Jak pamiętacie, bardzo dobra gra, polecam serdecznie. Też zabawa cieniem i światłem była trochę inna, wręcz powiedziałbym, że zupełnie inna. Graliśmy też w inne gry, które operowały światłem i cieniem. Natomiast ta znowu, ta gra znowu porusza ten temat cienia i możliwości, które nam daje podróżowanie po cieniu. Natomiast mimo wszystko jednak robi coś oryginalnie, tak? To mi się to bardzo... Bardzo poda. Taka trochę Alicja w Krainie Czarów też. Po części. Kojarzy mi się. Jest Fenton. Dobra. Co my tu możemy? No na razie... Jakieś duchy? Ciekawe, jakieś znajdźki są może. No dobra, zobaczmy na razie, co Fenton może zrobić. Ojo, ojojoj! Tutaj są kolce. No dobra, czyli musimy pomóc Fentonowi jakoś dostać się do tego przycisku, z tego co widzę. Czy jesteśmy w stanie to zrobić? Możemy, proszę bardzo, możemy cień puścić, proszę bardzo. Ciekawe, jak zakryjemy go w tym cieniu, to co się stanie? Fenton utknął w cieniach, no właśnie, byłem ciekawy, jak to będzie działać, już wiem. Przełączamy się, dobra Fenton. A w ogóle wiem, że tam muszę iść, ale jestem ciekawy, czy tu coś jest. Dobra. I koniec. Ale w sumie jest to ciekawe, czy można by było coś. Dobra, tu otworzymy przejście. Okej, okay, jakieś wrota są otwarte. No to przełączmy i zobaczmy. Klucz! Aha, tym razem zdobyłam klucz. I mogę włożyć klucz tutaj. X. I otwieramy pewne wrota. Oj, to nam znowu... Znowu Fentonowi pomożemy się przenieść. Tak, dobra, widzę to. Fajne! Fajne, robi dobre wrażenie, tak? No, podoba mi się. Podobają mi się pomysły. Na razie oczywiście wszystko jest proste, ale no, spodziewam się... W przyszłości większego poziomu trudności. Oczywiście też szybko poszedłem do tego cienia, a może gdzieś tutaj była jakaś znajdźka, jakiś sekret może? Zamek i klucz. Mam nadzieję, że gdzieś będzie oznaczone, jak będziemy gdzieś znajdywać jakieś sekrety. Bo z tego, co widziałem po menu głównym, zobaczcie tutaj, to mamy coś jak galeria grafik. Idź sobie kursor. Więc może gdzieś tutaj te grafiki będziemy mogli odblokować? Może są jakimś rodzajem znajdziek, nie? Więc dlatego na to patrzę, myślę sobie, no może... Może będzie coś takiego? Ciężkie dźwiganie. Ale zobaczcie, w menu polskie litery są tutaj, w nazwach tutaj tych wszystkich tych. Jakimś cudem, nie wiem, czy jest inny font, czy zapomnieli podpiąć fonty pod fabularne scenki? Najwyraźniej tak, przynajmniej na chwilę obecną. Nie przejmujcie się tym. Jestem pewny, że twórcy to naprawią na pełnej wersji, bo przecież będzie na to dość spory hejt. No dobra, gdzie jest Fenton? Co to jest? Biegające pudełka? To ciekawe. Kojarzył mi się z gnomami. Z Little Nightmares. Cześć Fenton. Co to jest? Aha, muszę tu stać. Rozumiem. Aha, ale... Fenton ma kilka tych przycisków tutaj. No i będziemy sobie musieli pomagać. No dobra, tutaj jeszcze coś... Aha, tutaj nie mogę wejść. Dobra. Tak, otworzę tu przejście, ale co to zmieni? Na razie nic. A nie. Czy to coś zmieni? Tu pozwoliło tu Fentonowi wejść, ale nie wiem czy... O! Jest sekret! Proszę bardzo. Czy Fenton zawsze będzie chronił Tomasa? Nie ma chronić Emmy? Nie, proszę bardzo, są jakieś sekrety czasami, ale to jest ciekawe, bo tutaj nie ma przejścia. A nie, jest przejście. Dobra, okej. Okay. Fajnie. Czyli są sekrety. No to mi się to podoba. Teraz zastanawiam się, jak to zrobić. Aha, bo tu mamy jeszcze otwarte. No właśnie. No spróbujmy tutaj przepuścić. Aha, przepuszczę ją? Właśnie, muszę jakoś tam. Ale zobaczmy jeszcze co jakiś... A, no proszę. Rozwiązała się zagadka.
Pchnij, pociągnij, chwyć. Dobra. A, muszę przytrzymać X. Dobra, i mogę oczywiście poruszać tylko w górę i w dół. Fajny jest sposób na pokazanie, a to są w ogóle literki w ogóle na tych kostkach. Fajnie jest pokazany, bardzo ładnie graficznie zaprezentowane są... To działa? Chyba działa. Bardzo ładnie zaprezentowane graficznie są, moi drodzy, wskazówki. Tooltipy, bardzo ładnie. Dobra. Możemy teraz tu przejść. O, to jest możliwe zrobienie takiego czegoś, okej, dobra. I teraz pójdziemy Fentonem. Odblokujemy te wrota i mamy klucz. Który nam jest do czegoś potrzebny. Aha, teraz znowu musi Fenton przeskoczyć. No dobra. I to on musi zdobyć przecież najważniejszą rzecz. On musi zdobyć. No chyba tylko Fenton może zdobywać te fragmenty cienia, ale ja mu tu właśnie w tym miejscu pomogę. Stając odpowiednio światłem. Czyli mamy fajne dwa światy, które muszą ze sobą współpracować. Zaiste bardzo przyjemnie się w to gra, bardzo przyjemnie się eksploruje ten świat. Wygląda tak indyczo, ale mimo wszystko ładnie, tak? Nie jest to jakość AAA, ale nie spodziewamy się. I ja nie wymagam od tej gry, nie wiadomo jakich, wiecie, skomplikowanych animacji czy jakich bajerów. I tak to wygląda bardzo ładnie. Oczywiście ustawienia wszystkie mam wokół jeziorka. Ustawienia wszystkie mam na maksa, na ultra epickie, jakie da się wyciągnąć z tej gry. I działa całkiem płynnie, no tylko, że wiecie, RTX 2080, więc może dlatego dobrze ciągnie tę grę. Ale nie widzę żadnych spadków, klatek, wszystko ładnie. No dobra, mamy jakieś pudełko, i teraz będzie zabawa. No, może być ciekawie. To mogę otworzyć? Nie, to potrzebuję... Oj, Fentona włączyłem przez przypadek. Co to w ogóle jest za dziadostwo? Coś tu na mnie patrzy? Jakiś gargulec? No dobra, Fenton jest w tamtym miejscu. A co to jest to? Znaczy wiem, że to po mnie, tak? Nie, tego nie mogę nawet przejść przez to. Okej, okay, jakoś... A gdzie jest Fentonik? Tutaj. No, muszę jakoś przejść tam, żeby móc mu pomóc. Pchnij i pociągnij. No dobra. Aha, i to można... Okej. Okay. Rozumiem. Nie mogę. Okej, okay, muszę wykombinować coś, żeby to otworzyć. Dobra, zobaczmy, co jest z tej strony. Coś piskło. O, wyłączyłem. Ale na stałe? Na stałe, dobra. Tu chyba będę musiał przyciągnąć pudełko. Więc jest tutaj jakaś podpowiedź, co mam zrobić. Gra mi jeszcze stara się podpowiedzieć, ale to dobrze, wiecie, na rozgrzewkę jak najbardziej. Niechaj będzie. Dobra, teraz trzeba będzie pewnie coś zrobić z Fentonem. Jakoś mu ustawić to, żeby mógł przejść. Tylko teraz, gdzie my chcemy Fentona zabrać? Fenton, czy tobie to wystarczy? Chyba musisz przejść tutaj. Tak. Ewidentnie. W sumie idealnie ustawiony był. No, chyba, że tu jest jakiś sekrecik. Co wy na to? Ja mam niestety skrzyw co do sekretów, więc zastanawiam się, czy jakoś mogę mu pomóc. Zobaczyć, czy nie ma czegoś tutaj w tym miejscu. Ale nie ma, dobra, okej. To chciałem sobie sprawdzić. Asysta jest. Coś włączyliśmy. Okej, przejazd. Dobra, Fenton, to musisz chwilę poczekać. Jestem ciekaw, czy tylko Fenton może znajdować sekrety? Czy może na przykład nasza bohaterka również? Dość ciekawe to. Jakieś wysokie to pudło jest. W ogóle się tu zmieści. Zmieści się tutaj? Jak się popieści, to się zmieści, no. Otworzyliśmy przejście, okej. Co oznacza, że mogę udać się po klucz, żeby otworzyć z tej strony. Cyk. Fajne. Kurczę, naprawdę? Ja już widziałem tę grę jeszcze za czasów, kiedy ona na Steamie pojawiała się w formie oczywiście wersji demonstracyjnych na festiwalu. Co prawda wtedy nie grałem w nią. Nie grałem w demko. Natomiast widziałem to demko. Byłem zaintrygowany grą faktycznie, ale nie zagrałem i teraz w sumie nie żałuję. Musisz stać na solidnym podłożu. A tu jakie kurna jest niesolidne? Aha, mogę tam po prostu wskoczyć. Dobra, bo myślałem, że muszę jeszcze cień przenieść. Więc jestem w stanie teraz w pełni jakby cieszyć się odkryciami w tej grze. W ogóle zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Jak mamy tutaj tę galerię grafik, no proszę bardzo, most drzwi. No jest, czyli zdobyliśmy, nie było wcześniej żadnego, więc bardzo dobrze. Tak sobie po prostu sprawdzam, czy mam wszystko znalezione. Ale czy jakoś jest pokazane, że znaleźliśmy? Zamek i klucz, no właśnie nie ma pokazane, tak? Wokół jeziorka.
Czerwone światło. Nie ma pokazane, gdzie jest ten sekret znaleziony. Czerwone światło! To brzmi jak światło stopu, ogrody. Scenka. Okej. Nie, no, ma urok ta gra, naprawdę. Mimo, tak jak mówię, no i niczego jednak wygląda, bo widać, że to nie jest super ekstra, wiecie. Profesjonalny model postaci, ale wygląda i tak bardzo fajnie. Mi nie przeszkadza. Ja jestem zresztą, wiecie, że... O! Tu można światło! No dobra. Aaaa! Okej. Okay. Ale ty nie możesz używać tego cienia, prawda? Nie możesz, tak myślałem. No dobra. A! I tutaj też jakoś jakieś wydzielamy jakieś światło. A, tego to nam to przeszkadza troszkę. To oświetlenie. No dobra, to trzeba będzie pokombinować, co z tym można zrobić. A, tutaj nie przejdę, ale tutaj chyba mogę przejść, tak? O, proszę. Co to robi? Zapala światło. Mhm. Czekajcie, czyli co? To zapala światło. Jak również to zapala światło. Dokładnie to samo światło. Mhm. No to moim zdaniem powinniśmy zrobić coś takiego dla Fentona, nie? Żeby on mógł przejść. No bo inaczej nie jest w stanie się ruszyć. On w ogóle nie może nic z tym zrobić, dopóki mu nie pomożemy. Tak jest, nic nie może zrobić chłopak. A jestem ciekawy w takim wypadku. Wiecie co, bo mam wrażenie, że to powinno zadziałać. Może ten sam przycisk wyłączy światło, skoro tu jest włączone. O, w taki sposób bym to widział. Żeby Fenton mógł dojść przez dziurę. Chociaż nie wiem, gdzie on musi dojść. Może tutaj musi dojść. Słuchajcie, kurde, nie wiem. Tu jest przycisk. Myślę, że na środku postawię. Bo chyba on musi dojść do przycisku. Tak jak patrzę na te rzeczy, które są cieniowe. Tak, cały czas mam bieg. Tak. To teraz wyłączyło. Dobra. Fenton, nie płacz. Idziemy. Ogarniemy kuwetę. Cyk. Włączyło nam to światło. Czy to światło na stałe włącza? A tam zgasiło się, jak tylko poszedłem, to już zgasło wszystko. Aha, okej, będzie Fenton potrzebował naszej pomocy. Dobra. Okej, czyli na zamianę, na zakładkę. Raz przepuszczam Fentona, raz przechodzę Emmą. Dobra. I jeszcze jedna. Sala. Co Fenton może tu zrobić? Chwilowo nic. On tam chyba nie doskoczy. Muszę sobie sprawdzić. Nie, ale tutaj widzę, że jest ściana, która będzie generować cień. O właśnie. To na pewno ma jakieś znaczenie. A może mu pomóc jakoś tutaj podróżować. Ale to nadal trochę za słabe światło. Tak coś czuję. Zamknięte. Tu potrzebujemy klucza, a klucz jest tam. Co musi zrobić Fenton? A tu jest w ogóle coś jeszcze. Aha, nie, to ja stąd przyszedłem, tak? Tak, stąd przyszedłem, dobra. Co ja mam mu... Tutaj na góry musi wejść, tak? Dobra, chłopak musi wejść na górę. Czy to jest takie po prostu easy, że muszę zrobić tak i to koniec? On już może tam wejść? Może, okej, dobra. No dobra, 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 dobra. Czyli jednak to było easy, tylko trzeba zawsze zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy Fentona. Żeby wiedzieć dokładnie, czego się spodziewać. Jest klucz, więc skoro mamy klucz, to możemy otworzyć. A skoro możemy otworzyć, to teraz musimy tam dopuścić Fentona. Musimy trochę zmienić układ cienia. Na przykład tak. Cyk. Wow! O kurczę! Myślałem, że tam jest, wiecie, prosty cień, ale... No to jest w ogóle, jeszcze raz zobaczmy, iloczyn cienia, nie? No właśnie, najważniejszy cień to jest ten, który się przecina, czyli słaby cień z jednego oświetlenia versus słaby cień z drugiego oświetlenia daje nam pełny cień, bo to są zacienione miejsca z perspektywy obu źródeł światła. A my... Aha, bo my straciliśmy... Dobra, bo my straciliśmy swoją lampkę, więc my nie jesteśmy żadnym już światłem. Ale bardzo mi się podoba, jak fajnie i realistycznie sukienka naszej bohaterki się porusza. Ja lubię zwracać uwagę na takie detale. I fajnie, że takie detale tutaj są. Cyk. Widzicie, że gra jest przystosowana do pełnego trójwymiaru, nawet po to, żeby jak zrobią tę scenkę, że kamera się zmienia, to żeby to wszystko wyglądało ładnie. Mroczny las. Ciekawe, czy pomijam jakieś sekrety. Być może pomijam. Jakoś tak jestem zaoferowany teraz tymi głównymi zadaniami, że w sumie rzeczywiście
Powinnam bardziej popatrzeć, czy Fenton może znaleźć jakiś sekret. Często będę go zabijał przez to na pewno. Tak, ale muszę bardziej skupić. Wydaje mi się, że to Fenton jest ten, który odnajduje sekrety, no ale zobaczymy. Mamy... Okej. Okay. Tylko oczywiście znowu iloczyny musimy brać pod uwagę. Tak ładnie je nazywam iloczynami. Fenton? No dobra, ale Fenton musi... Oła, no właśnie. Ale Fenton musi stać na... Fenton musi stać na... na stałym podłożu. No to stoi. I teraz się przejdziemy w drugą stronę. To daje takie, wiecie, ja to pewnie, jeżeli oglądacie mnie ogólnie na bieżąco, to wiecie, że ja zawsze powtarzam to samo. A jeśli chodzi o to, co lubię w grach logicznych, szczególnie w takich, które mają ciekawe mechaniki, więc powtórzę się, bo lubię te rzeczy. Jeżeli twórcy wykorzystują mechaniki, które wymyślą, do właśnie takich zabiegów jak szukanie czegoś niestandardowego, do... Masz gotowy silnik, masz gotowe zagadki, uj. O! Co to za pająk? Nowa mechanika? Łażący pająk? No, skubaniec. Który tam jakieś światło też chyba wydziela. A, i to jest niebezpieczne dla Emmy. Więcej pająków! Jak macie arachnofobię, to proszę uważać. Wykorzystuje, jeżeli gra wykorzystuje mechaniki, które są w grze po to, żeby właśnie doprowadzać gracza do różnych sekretnych miejsc. Czyli na przykład ja bym ukrył sekret dla Emmy w tym miejscu na górze obok pająka. Gdzieś tutaj, nie? A myślałem, że właśnie tak będzie. Ale nie, tak nie było. A co to, czy to znaczy... W ogóle zamienił ją w kokonek, fajnie. Czy to oznacza, że to koniec? Tutaj w ogóle widzę jakąś ścieżkę. Kurczę, nie wiem, czy ja dobrze widzę tę ścieżkę, ale tu jest jakaś ścieżka. Więc mówię, no... Gram tak, jakbym sam projektował ten poziom, trochę. Ale jestem bardzo ciekawy, czy twórcy gdzieś tutaj coś schowają. Oczywiście jakaś indykacja... kolorystyczna powinna być, czy jakaś... Tak jak Hyper Light Drifter robił to znakomicie. Bo w momencie, kiedy odkrywamy, że na planszy na przykład jest jakiś specjalny znak, to wiemy, że tam jest sekret. Hyper Light Drifter robił to znakomicie. Może kojarzycie grę? Dawno temu żeśmy ją ogrywali. Dobra, tutaj już dalej Fentonem nie przejdę. A jeszcze mamy... Kurczę, tego Zbigniewa. Więc wydaje mi się, że... Czy ja mogę prowadzić to z dwóch stron? Nie, mogę to tylko ciągnąć, więc wiem, że mnie to zeżre. No dobra, czy musimy wykombinować, jak to zrobić, żeby... Skubańca tutaj... zamknąć. Chyba tutaj. Tak, zamykamy jego pole widoku. I teraz możemy lecieć dalej. No dobra. Okej, okay, tutaj będziemy robić cień dla Fentona. Tak jest. Myślę, że to wystarczy mu. Czy nie wystarczy? Nie, no musisz tutaj dojść. To myślę gdzieś tak na środku. No zwykle, zauważam, że zwykle trzeba ustawiać te obiekty idealnie na środku źródła światła, żeby było optymalnie. Ale oczywiście... zerknijmy, tak? Bo to ja lubię szukać tego. Nawet dla mnie większy nawet fan jest z szukania, wiecie, sekretów, niż z wykonywania głównych misji. Ale no powiedzmy, że tutaj już polecimy dalej. Klucz prawie gotowy, ale to pewnie otworzy nam kolejny etap. Ale to za chwilę. Nie widzę zła, nie słyszę zła. Dalej ogrody. Dojdziemy sobie, pierwszy etap pewnie przejdziemy całe, to na pewno. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Znowu jest pajączek, bez nóżek i bez nączek, bez rączek. Kurczę, no. A ostrzeżenia przed arachnofobią nie było. Dobra, Fenton, muszę ci jakoś pomóc. Jeszcze nie wiem jak. Zobaczmy w ogóle, co ty potrafisz zrobić, bo ci tu mogę pomóc tak, ale tobie to na plaster. Chyba musisz wejść wyżej, żeby mógł ci wyżej cień przestawić, Fenton. W ogóle ciekawe imię, Fenton. Czy to coś znaczy, czy to jest jakieś takie mocno artystyczne imię? Nie wiem. Na razie mnie ciekawi, czy tylko miśki, czy tylko misiek może nam odblokować sekret. W ogóle jakiś pociąg tu jedzie. Pieczołowitość na pewno jest duża przy tej grze. No dobra, czyli co? Na początku musimy wysłać Fentona tam, żeby mógł przejść dalej. Ale jak to zrobimy, to niestety blokuje nam się to. Więc będę... W sumie zostawiam to. To nie ma problemu. Zostawiam tutaj to miejsce. Idziemy po prostu dalej. Będziemy kombinować pewnie z kolejnym miejscem. A to bieganie, muszę pamiętać. Znowu. A to bieg. No ja wiem. Znowu. O! O kurcze. No proszę. Mamy pajączka, który włącza jakieś... mechanizmy. No dobra, czyli tak czy siak chyba na początku będę musiał zrobić jednak akcję
Emmą. Dobrze pamiętam jej imię, dlaczego? Jakoś mam wrażenie, że nie do końca wiem, czy to jest Emma, czy to nie jest Emma. Na razie na potrzeb tego materiału niech będzie, że Emma. Wydaje mi się, że Emma. Księżniczka Emma. Może nawet. Dobra, mam klucz. Super. Otwieramy niebieskie wrota i zabieramy oczywiście teraz nową rzecz. Która ma nam pomóc, a raczej nie nam, tylko Fentonowi ma pomóc. No właśnie, jakoś się tutaj dostać. Jeszcze nie wiem jak, bo na początku Fenton musi przejść. Ale zlamiłem. Ojoj. Ho, ho, ho. To jest ciekawe. Znaczy nie, no dobrze, ona tutaj stoi, to nie jest niebezpieczne. Tylko muszę uważać, co dalej. A no właśnie, on musi stąd sobie jakoś pójść tam na górę. Dobra, to teraz już widzę perspektywę, która mi jest potrzebna. Dobra, to spróbujmy jeszcze raz wyłączyć tego pająka. Mhm. Dobra, i spróbujmy ustawić tak, żeby ten cień mu pomógł jednak tam się dostać. Ale zastanawiam się, jak mam ci pomóc tym. Fenton, jak ja mam ci tym pomóc? Ty dojdziesz tutaj, tak? No właśnie. Chyba, że będę musiał, wiecie co, jeszcze trochę przestawić tamten pojazd, drugi. Być może ten pojazd, tak, ten pojazd też będę musiał przestawić. Więc być może na przykład to ma mi na początku pomóc przejść księżniczką dalej? Czy to jest to? No bo co się stanie, jak włączę na solidnym podłożu? No poczekajcie, dobra, bo Fendon musi tu jakoś przejść, a potem muszę mu jakoś pomóc tu. Aha, jest też szansa, że ja nie będę mu potrzebny. Że ja nie muszę już tam przechodzić. Dobra, jaha. Tam po prostu musi Fenton dać, tam księżniczka nie musi być. Jasne. Choć znowu, kurczę, mam wrażenie, że tam może być jakiś sekret, bo tam było kilka płaszczyzn i kilka platform, prawda? No właśnie. Tam było kilka platform, kurka, no. No nic. No nic, idziemy dalej. Na razie skupimy się na głównych poziomach. Tam można było jakoś chyba skoczyć w lewo. Nie wiem, czy Fenton by tam doskoczył. Prawie powiedziałem Phantom do niego. O, mogę przejść przez... O, proszę. Przez pajęczynki wolno chodzę. Ale tu jest jakieś przejście jeszcze. O, szybsze przejście. Okej. I mam, odzyskałem swoją latareczkę. Teraz znowu ja jestem tworzycielem cienia. Władczynią cienia jestem. W ogóle, gdzie jest Fenton? Tu jesteś. Aha, ja musiałem go pewnie odblokować. Co? Zadzwoń? To było bardzo mądre. Tak, Fenton. Inteligentne. Tylko teraz, co, muszę odwrócić uwagę? Czekajcie, no zobaczymy. Schowamy się tutaj na razie. Fenton utknął w cieniach. No dobra, czyli nie da się tak łatwo. Ale może i się da. Jak go dobrze przeprowadzimy. Tutaj pójdziemy, nie? Ale też... Tylko po co mi to? No, żeby tworzyć cień. Chyba później się przyda. Natomiast... Zobaczymy, co mi to da, że tutaj zadzwoni. Idzie tutaj. Okej. Okay. Odciąga uwagę pająka. Aj, tylko oczywiście mnie tam zżarło. No, ale wiadomo, bo testuję, na czym to polega. Czyli to odciąga po prostu pająka. Ej, pająka możemy nawet zamknąć. To będzie piękne. Tak zrobimy. Oj, tylko Fenton znowu utknął. Tak, faktycznie. Sorry, Fenton. Już. Znikaj. I tu będziesz zaraz dzwonił, a my zaraz tego pająka po prostu złapiemy w pułapkę. Fenton utknął w cienia. No tak. Ale to nie problem, bo wystarczy, że naciśniemy i już może utykać już w cieniu. My za chwilę zablokujemy tego pająka. O, właśnie tak. I niech się chrzani. O! No nie mówcie mi, że on wyjdzie stamtąd. Nie wyjdzie, tylko trochę mu nóżki wychodzą. Dobra, Fenton, idziemy. Tylko jeszcze musimy jakoś to wymyślić, żebyś ty mógł dojść dalej. Dobra, ale wyłączyliśmy na razie to, więc Fenton się tu miał i tak przydać. Włączamy przejście, aha. Fenton, ty możesz iść dalej?
Dobra, możesz iść dalej. Tam jest oczywiście znowu jakiś paskud. Aha, tutaj zamykamy. Ale tu mamy dzwoneczek. No właśnie. A musimy jakoś dać możliwość przejścia naszej koleżance. Nie wiem, czy tutaj nie było. Czy to nie wyłączało? Tak. Dobra. Na początku dajemy możliwość przejścia dziewczynce. Aha. No. Szczerze mówiąc, troszkę ryzykowne. No dobra. Coś musimy tu wymyślić, żeby jednocześnie... Czy będę musiał zaciągnąć jednak tego paskudę tutaj? Tak. Teraz pytanie, czy tu jest sekret. Nie wiem, tutaj coś jest, więc próbuję... Oj! Wiem, co muszę zrobić. Muszę zamknąć wrota. Bo to wygląda jak przejście. O kurde, no to mnie aż tak cofnęło? Aż taki daleki checkpoint? Kurde. Co? A skąd nam się pająk wziął? No nie mówcie, że tutaj... O Jezu, ten pająk ktoś tu wrócił? Oja! Ale wymyślili. To ja na szybko to. O nie! Widzieliście, co czego dokonałem w ogóle? To był jakiś achievement, powinien być za to. Ale właśnie ciachnąłem księżniczkę drzwiami. Drzwi mogą ją też przeszyć, o matko boska. Trochę creepy. Dobra, słuchajcie, no to myślę, że tutaj z tym pająkiem to będziemy musieli rozegrać to w taki sposób, że jednocześnie go tam zamknąć. A to zamyka pająka, znaczy zamyka przejście pająka. Więc myślę, że zrobimy tak. I cyk. O Jezu, to było... Nie, zaraz, moment. Zaraz. Nie. Na początku... Szybciutko tutaj. Fenton. Cyk. Znakomicie. I teraz pytanie, czy to jest sekret, czy to jest właściwe przejście gry? Bo nie wiem. Ja tu widzę sekrecik. Znaczy ja widzę przejście, więc nie wiem, czy to jest właściwe przejście. Po coś? Czy to jest element zagadki? Tak, to jest element zagadki. Dobra, to nie był sekret. Trochę tak wyglądało. Dobra. Mamy to i tu mamy... O, to nie koniec poziomu. Dobra, Fenton. Utknął w cieniach. Już cię ratuję. Chodź. Aha. Rozumiem, jak ci mam pomóc. Już ci pomagam. Fajnie. Dobra. Fenton też powinien mieć bieg. Ale Fenton nie ma przycisku biegania. I oczywiście kolejna opcja z zamknięciem i otwarciem. Dobra. O, tam też jest jakiś dziad. Siedzi sobie. Jakiś dziadyga. Tam nie wejdę. Czy co to jest, kurczę, tam za Stefan? Siedzi tam jakiś pająk. No dobra, ale chyba dość oczywiste jest, co trzeba... Ojej. Co trzeba zrobić. W wątku Fentona damy tutaj. Strzelimy cień tutaj i pójdziemy na górę. Uuu, zjeżdża! Ho, ho, ho! To ciekawe. Tego się nie spodziewałem, że Fenton będzie zjeżdżał. To co ja mogę? Cóż ja mogę? No tu mnie zje, no. Oczywiste to było, że mnie zje. Ale tak czy siak sprawdziłem. Co ja mogę? Fenton, ty możesz cokolwiek zrobić, chłopie? Nie, ty nic tu nie możesz zrobić. Ty jesteś tu zablokowany. Ty musisz jakoś wejść na górę. A ja jakoś muszę wejść za pająka. No ewidentnie dopiero tam jest jakieś przejście. Ale to jest ciekawe, że Fenton... No ustawiłem się... A wiecie co? Może się źle ustawiłem, może Fenton da radę tam wejść, tylko muszę się dobrze ustawić. Zaraz zobaczymy to. Może jestem w stanie mu... Tak, widzicie, ale można by się w taki sposób głupio złapać, nie? Na pułapkę. Znaczy, złapać się w pułapkę. Jeszcze nie jest koniec. Tak. Można się złapać głupio w pułapkę i, kurde, mieć problem. To chyba odtrąca pająka. Szybciutko idziemy się schować. Chyba nas nie zauważył, ale nie, on tutaj nie wejdzie chyba. Dobra. Zrobiliśmy jajo pająka. I teraz tutaj musimy dojść... Tak, no i tu już idziemy do...
wyjście, ale no mimo wszystko Fenton utknął w cieniach. Chyba nie jestem w stanie za bardzo nim tak ustawić się, żeby móc pomóc. Wiecie co kombinuję, że szukam, nie? Ojojoj, co to jest? A skąd... Zaraz, ale nie, skąd to dziadostwo wy... Skąd to dziadostwo wychodzi? Czemu go to tam zabija? Czy może być tak, że po prostu on nie może tam w górę iść? To jest jakaś taka blokada. Trochę nienaturalna, trzeba powiedzieć. O! No to był głupi pomysł. O Jezu, to był strasznie głupi pomysł. Co ja zrobiłem w ogóle? Spowodowałem, że zżarło mi znowu księżniczkę. Aha! To słuchajcie, chyba jesteśmy... Nie. Okazuje się, że jednak przewidzieli to. Okej. Jednak to chyba przewidzieli. I będzie można to zrobić chyba w ten sposób, czy nie? Nie, chyba jednak widzicie, czyli jednak to moje eksperymentowanie tym razem nie dało efektów. Ja muszę znowu zawołać tego kolegę znowu. Tam na górę nie da się wskoczyć, tam widzicie, że mnie wywala. Więc znowu zrobimy akcję z księżniczką, która przechodzi przez skrytkę. Pająk zaraz wróci. Mam nadzieję, że nie dotknę znowu tego dzwonka. Bo po co miałbym go dotykać? W ogóle za tym pająkiem też jakiś cień idzie. Dobra, Fenton. Chodzi na to, że zadanie jest proste. Nie możesz tam za wysoko skakać, nie wiadomo dlaczego, ale jest cień. Czy gdzieś był tu sekret? Może był. Może był. Może wykryjecie gdzieś miejsce, gdzie może być sekret, to piszcie w komentarzach. Będziemy może w drugim odcinku kiedyś starać się wracać do tych map i sprawdzić, czy ten sekret tam faktycznie będzie. Zygzak. Ogrody. Cały czas jeszcze. Chyba jeszcze dwa poziomy zostały, tak? Ale już fajne, bo już trochę więcej kombinowania trzeba odpalać. Fenton, co ty możesz zrobić, chłopcze? Musisz wejść na górę. Tu mamy znowu pająka. Mhm. Tam też coś jest. No dobra. To jedźmy. Fenton musi jakoś tam wejść. No tak na pewno nie. Aha, dobra, widzę, że będzie musiał chyba przejść na platformę po prawej stronie. Jeszcze nie wiem po co, ale być może cień będzie mógł być przestawiony lepiej. A, bo ja też chodząc powoduję zmiany w cieniach. Muszę teraz pomóc Fentonowi dostać się tam na górę. Nie wiem dlaczego mam wrażenie, że te miejsca, na przykład to miejsce tutaj jest jakby podpowiedzią, że tu mam postawić, nie wiem. Takie mam wrażenie, bo jakoś tak sami zobaczcie, że to ma sens, chociaż tutaj trzeba bardziej precyzję. Trzeba precyzyjnie to ustawić, bo on nie może zjeżdżać, tak? O właśnie. Nie może zjeżdżać, chłopak. O, teraz już nie zjeżdża. No, delikatna zmiana i proszę bardzo, ile wniosła? Dobra, będę mógł zadzwonić do przyjaciela, pająka. Tylko pytanie, czy ja będę musiał to przenieść? Chyba nie. A, będziemy zamykać pająka, dobra. Chyba to widzę. Będziemy musieli pająka zamknąć. No to zamykamy pająka. Zdążę? Głupi pająku. Siedź tam i nie wyłaź. Dobra. A co my możemy zrobić tu? Tu Fenton musi dojść i musi nam wyłączyć to, dobra. Okej. Okay. Fenton, to co robimy z tobą dalej? No wyciągamy teraz to. Choć jak znam życie, to... No ewidentnie, to aż za bardzo boli to, że pomaga nam gra w ten sposób, mówiąc haha, tu musisz stanąć. Eż trochę. Jeszcze go wkurzę. Trochę za duża podpowiedź. Niepotrzebna. No ale, co zrobić? Wejdziesz tam już? Dobrze. Wejdziesz. Sposób jego chodzenia chyba się zmienia, kiedy wchodzi pod górę, więc też jest fajne. Dobra, to idziemy po klucz. Dawaj. O, tu jest pełno pajęczyn. Fenton, masz jakiś sekret tutaj do znalezienia? Jakaś dziura w ścianie, coś? Okienko? Nie widzę. Otworzymy sobie przejście. No dobra. I lecimy dalej. No i też widzę już gdzie. Tutaj. Kolejny pająk.
Dobra, jedziemy Fenton. Cyk. I cyk. A co to jest to? Fajcha. Chwyć, pchnij. A, możemy przenieść. Rozumiem. A co jest tutaj? Też pająk. O, możemy zamknąć pająka, albo tam, albo tu. Znaczy, ja prawdopodobnie będę chciał zamknąć pająka, ale z drugiej strony... Ciekawe, czy mogę go zabić. Kurde, muszę sprawdzić, czy mogę zabić pająka w ten sposób, to byłoby ciekawe. Bo co tutaj w ogóle jest? Po tej stronie, w ogóle tam jakiś jest dziwny kolega. Tutaj ma przejść fan. To wygląda trochę... A, tutaj mam pająka, mam tu złapać. Bo tutaj jest dźwięk. Dobra, tutaj jest dźwięk. Wiem, że utknąłeś w cieniach. No tak, utknąłeś w cieniach, więc teraz muszę cię oswobodzić z tych cieni. Opsa, dana. Dobra, tu musimy pająka chwycić. Tu musimy go złapać. On tu będzie do nas leciał, a będziemy musieli potem, kurczę, śledzić typa. Jest tutaj coś? Jest jakaś scena, w ogóle ten pajac tam jest świetny. Ale chcę sprawdzić, czy on zginie od tego. Chyba nie, przesuwa się. Kurda, ja ginę od tego. Już myślałem, że pozbędę się pająka w niestandardowy sposób, a tu dupa. Dobra, słuchajcie, to tak. Musimy pomóc. Pomóc mu wejść chyba przez tę dziurę jakoś. Mam takie wrażenie. Zobaczmy. To on musi prawdopodobnie wejść tutaj do środka. Tylko że tam musi też być oświetlony, skubany. No dobra. Bo musimy jakoś zaprosić naszego kolegę tam. Wiem, że utknąłeś w cieniach. Szukam sposobu na razie. Tutaj cień. Tu jest cień. Tu mamy go zamkniętego na stałe. Ale to raczej nie pomoże Fentonowi tutaj się dostać. W ogóle też zobaczcie, że jest też taka dziwna, nienaturalna rzecz, że przecież normalnie światło powinno się dostawać tam w lewo, nie? Tutaj, do tego pomieszczenia, ale nie dostaje się. W pewnym momencie po prostu całkowicie gaśnie, co jest trochę nie do końca logiczne. No ale okej, okay. Ułatwienie i uproszczenie. Złamy zamkniętego pająka. Bo zawsze mogę go zamknąć jeszcze tutaj. Tylko czy mi to coś pomoże? Zobaczmy, co jest tutaj w ogóle, bo tu jakoś... Co my tutaj mamy? Jezu, jakie tu jest obracająca się karuzela. A, tu jest w ogóle dojście, tu jest cień, którego potrzebujemy. Czyli de facto będziemy potrzebować... Wszystko jest jasne, dlaczego musimy tego pająka zamknąć tam, bo muszę spowodować, żeby Fenton mógł skacząć tam tutaj, o tutaj sobie przejdzie, poskacze sobie tutaj na górę i wtedy pójdzie tam. Tylko muszę go jakoś zaprosić tutaj. Dobra, chyba widzę, jak mam to zrobić. Wydaje mi się, że muszę zablokować tego pająka z tej strony na początek, żeby mógł tutaj, chyba Fentonowi... Tutaj jest taka jeszcze. O, taka miejscówka. Wydaje mi się, że chyba to mu pozwoli wejść tutaj. Próbowałem go za wszelką cenę wsadzić przez te drzwi, a potem jak już porzuciłem ten pomysł, nagle okazało się, że... No przecież można to zrobić tak. I już mamy Fentona obok pająka, który ma tam teraz zostać uchwycony. Czasami troszkę trzeba rzeczywiście ruszyć głową. I to jest fajne, tu trzeba trochę pokombinować. No i teraz co? I teraz ja dzwonię, a potem muszę biec i kurczę i jak najszybciej tego za tym pająkiem biec, tak? Cały czas za nim. I go szybko tutaj zamknąć. Tak jest. Pająk został zamknięty. Pająk już nie stanowi dla nas zabezpieczenia, znaczy żadnego problemu nie stanowi. Możemy teraz... A nie, teraz musimy jeszcze pozwolić przejść Fentonowi. To na pewno. Wydaje mi się, że to powinno już dać radę. Czy on sobie sam da radę tutaj, nie? Wiem, że utknął w cieniach. Halo, stój. Tak, on tutaj sobie wskoczy sam. Potem ma tutaj te platformy. Teraz muszę mu tylko pomóc tutaj się wydostać. Ale myślę, że tu już pozwolę mu się wydostać. Jednocześnie ustawię dobrze tę platformę, którą widać, gdzie trzeba ustawić. No właśnie. To może jest troszkę pomocne. O, jak to utknął w cieniach. Fenton. Byłaś z tych cieni. Gościu. Tutaj stawaj. O właśnie. Tutaj jesteś mi potrzebny. Tu idziemy. Tak, tu idziemy.
cyk na platformę, no i potem już będzie easy na drugą platformę, także damy radę. Cyk. O właśnie. Idealnie. Także moi drodzy, no tak właśnie prezentuje się tandem. Fajne pomysły. Rzeczywiście każdy już kolejny poziom już wymaga trochę więcej pomyślunku, tu rzeczywiście trochę musiałem się zastanowić, dlatego mi się podoba bardzo mocno. A jak wam się podobało, to zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. I w potencjalnym następnym odcinku sprawdzimy sobie rzeczywiście, jak wygląda tutaj to przejście, gdzie użyjemy tego klucza i zobaczymy, jak wygląda drugi poziom. Tam wygląda, jakbyśmy w jakiejś szufladzie byli może, albo coś w tym stylu. Zobaczymy. Tymczasem to tyle ode mnie na tę chwilę. Wielka piona i do zobaczyska. Cześć!